Właściwie trudno ocenić, czy popularność seriali z epoki PRL jest spowodowana faktem, że były tak dobrze zrealizowane, czy też jest owocem nostalgii za tą epoką. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj temat seriali epoki PRL, które dalej są popularne i chętnie oglądane. Katarzyna Łuczyńska, autorka powieści obyczajowej Grzeszna i Święta, w której znajdziecie odwołania do epoki PRL. Kasiu, żyjemy w czasach hejtu. Co sądzisz o ludziach, którzy obrażają innych w internecie? Że muszą mieć bardzo niskie poczucie własnej wartości. O mnie ostatnio napisano, że jestem sędziwym panem i do tego mocno zajechanym. A o mnie, że się zaokrągliłam, więc albo mam menopauzę, albo jestem w ciąży. I od razu wyrażono nadzieję, że to nie jestem przyczyną tej ciąży. Pozdrawiamy hejterów. Kasiu, stacje telewizyjne prześcigają się w emisji starych PRL-owskich seriali. Jak sądzisz, czy one naprawdę były takie dobre, czy decydują też inne względy? Myślę, że te filmy są po prostu dobrze zrobione, ale trzeba przyznać, że niestety często zakłamują historię. Niestety, to prawda. A co dziwniejsze, one są popularne nie tylko wśród starszego pokolenia. Tak, zauważyłam, że te produkcje oglądają ludzie, którzy nie żyli w czasach komunizmu. Natomiast dla tych, którym przyszło w tamtym okresie funkcjonować, myślę, że jest to taki sentymentalny powrót do czasów młodości. No właśnie. To zadziwiające, ale serial o czterech supermenach i piątym superpsie od lat plasuje się w czołówce oglądalności. A przecież to jedna wielka lipa, na zasadzie zabili go i uciekł. O ideologii lepiej nie wspominać. Tak ukazany w serialu obraz wojny jest mocno uproszczony, powiedziałabym nawet naiwny. Zwróć uwagę na to, że wojnę sprowadzono tutaj do wesołej przygody, a bohaterowie nawet nie wykazują cienia nieufności wobec Rosjan. Ideologia tam się wylewa z praktycznie z każdego odcinka. Ale trzeba przyznać, że serial wciąga. Trzyma w napięciu, ma znakomitą obsadę. No, ja bym do tego dodał jeszcze znakomitą piosenkę z czołówki z tekstem Agnieszki Osieckiej i w fantastycznym wykonaniu Edmunda Fettinga. Tak, i to wszystko złożyło się na jego sukces. Gdy serial emitowano po raz pierwszy, widzowie zakładali się, kogo wybierze Janek, Litkę czy Marusię. Litka stała z góry na straconej pozycji. Przecież Janek musiał potwierdzić polsko-sowieckie braterstwo broni i wybrać Marusię. Tak, czytałam natomiast, że podczas kolaudacji serialu jakiś pruderyjny wojskowy zarzucił twórcom, że produkcja jest rozerotyzowana, a pocałunki są zbyt namiętne. No, ale uspokoił się, gdy dowiedział się, że były to pocałunki polsko-radzieckie. Tak, więc skoro już sobie wyjaśniliśmy fenomen czterech pancernych i psa, to jak wyjaśnisz popularność Stawki większej niż życie? Przecież ten serial jest emitowany praktycznie non-stop. Podobna sytuacja co z poprzednim serialem. Świetny scenariusz, którego twórcy wzorowali się na pierwszym filmie o Jamesie Bondzie. Doskonała praca realizatora, świetny montaż, a do tego jeszcze znakomita, trzymająca w napięciu muzyka. Tak, poza tym na ekranie pojawiła się czołówka polskich aktorów. Sam Stanisław Mikulski, który świetnie prezentował się w niemieckim mundurze. Inna sprawa, że mundury dla III Rzeszy projektował sam Hugo Boss. Fakt. Zawsze było widać, że niemieckie mundury były po prostu najładniejsze. Ale pogawędki Klosa z Brunerem to już zupełny objazd, a Emil Karewicz, pomimo że grał bezwzględnego SS-mana, to zdobył ogromną popularność. Umiejętnie potraktowano też sprawy ideologicznie. Właściwie nigdzie nie pojawia się sugestia, czyim tak naprawdę agentem był dzielny kapitan Abwery. Obecność Sowietów zredukowano do minimum, a informacje o współdziałaniu Klosa z komunistycznym ruchem oporu nie były zbyt nachalne. Ba! Dzielnemu kapitanowi zdarzało się nawet współdziałać z wywiadem angielskim, ale i tak okazał się, jak zawsze, najskuteczniejszy. Stawka większa niż życie konkurowała z radzieckim serialem 17 mgnień wiosny.
tylko Klossa zastąpił Standartenführer Stirlitz. Tak, a zmieniając nieco temat, to zadziwiające, że kiedyś zdjęcia do filmów powstawały tak długo. Decydowały o tym pieniądze. Kiedyś płaciło za to państwo, a nie prywatni inwestorzy. I w efekcie nikt nie liczył się z pieniędzmi. I to dotyczyło nie tylko seriali telewizyjnych. Potop kręcono prawie 3 lata. Podobnie było w przypadku Nocy i Dni. Nie można było znaleźć stawu z nenufarami, a gdy wreszcie na niego natrafiono, okazało się, że Karol Strasburger boi się pijawek. Zwróć uwagę, że wtedy w serialach grali najlepsi polscy aktorzy. Scenariusz i dialogi pisali literaci z najwyższej półki. A teraz, kiedy w serialu pojawia się jakieś znane nazwisko, to znane jest głównie tylko dlatego z powodu jakiegoś skandalu opisywanego przez tabloidy. Ale nie wszystkie produkcje z epoki PRL cieszą się popularnością. Życie na gorąco raczej jest wyśmiewane. No, to była wyjątkowa wpadka. Dzielny redaktor Maj prezentował się jak skrzyżowanie Jamesa Bonda z Obelixem i zaprowadzał porządek na całym świecie. Nic dziwnego, że dziecko wylano razem z kąpielą. Ale zwróć uwagę, że nawet dawne seriale kryminalne cieszą się uznaniem. No, Kapitana Sowy na tropie raczej się nie powtarza. Bardziej Psa Cywila czy 07 Zgłoś się. No ale ten ostatni serial to już schyłkowy PRL, a porucznik Borewicz wcale nie był takim prawomyślnym funkcjonariuszem. Poza tym dużo romansował z kobietami, a to zawsze się podobało. A zauważyłeś, że dziś raczej nie powstają dobre seriale dla dzieci i młodzieży? Takie jak Wakacje z duchami, Podróż za jeden uśmiech, czy Samochodziki templariusze. Te to nawet ja chętnie oglądam. Tak, chociaż nie lubisz telewizji, a telewizor włączasz jedynie na mecz piłkarski i skoki narciarskie. Widocznie jestem nieodporny na urok perlowskiej kinematografii. Ale zwróć uwagę, wtedy powstawały też znakomite seriale historyczne, a teraz jest całkowita posucha. No przecież powstał serial Korona Królów. Niestety pamiętam, podobnie jak o serialach o Agnieszce Osieckiej i Eugeniuszu Młodo. Ale czy powstanie kiedyś coś takiego jak Królowa Bona? Wątpię. Za duże nakłady, za mały zysk. Natomiast o komediach z czasów PRL-u porozmawiamy w jednym z kolejnych odcinków naszego vloga, gdyż jest to bardzo szeroki temat i zasługuje na oddzielne potraktowania. Tak. Więcej o serialach epoki PRL znajdziecie w mojej książce PRL po godzinach. A ja polecam książkę Kasi Grzesznej Święta, gdzie też znajdziecie dużo odniesień do epoki Polski Ludowej. A jeśli się Wam podobało, lajkujcie i subskrybujcie. Każdy nowy odcinek vloga w sobotę, samo południe. Hej! Hej, hej!